Słowo Boże. Wir lesen Gottes Wort. Objawienie, rozdział drugi. Offenbarung, Kapitel 3. Rozdział trzeci już, przepraszam. A do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki Twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się, jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szatę białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Może dotąd. Bis Vers 6. Im Evangelium Johannes steht geschrieben, dass der Herr sagt, dass die Toten ihre Toten begraben sollen. Herr Tümmler, ich habe das nicht alles behalten können. Mógłby to brat powtórzyć jeszcze raz? Also, dass im Johannes Evangelium es heißt, dass diejenigen, die tot sind, dass man sie lassen soll und dass man dem Herrn nachfolgen soll. Und hier wiederum steht, dass man doch, dass der Herr sich gerade an die Toten wendet, dass sie eben sich, ja, dass sie wieder zur Wiederherstellung kommen. Dass dort die Toten gelassen werden sollen und hier sollen die Toten, dass der Herr sich an sie wendet.